Tematem dzisiejszej konferencji jest współpraca szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie edukacji dostępnej dla wszystkich. Panie premierze, oddaję głos. Dziękuję. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach ogromnego niepokoju. Jesteśmy w czasie, mam nadzieję, końcowym pandemii koronawirusa, ale za wschodnią granicą mamy wojnę na Ukrainie. Oprócz tego jednak w ostatnich kilkunastu latach w szczególności internet wchodzi w świat naszych dzieci, naszej młodzieży, można powiedzieć, z butami. Wchodzi, otwiera ten świat przed nimi, ale możemy sobie to powiedzieć jasno, nie tylko otwiera świat przed nimi, ale też najbrutalniejsze formy świata wnikają, wciskają się w umysły, w serca, w dusze naszych dzieci, naszej młodzieży. I to są bardzo często zjawiska niedobre, niepożądane, względnie nawet bardzo niedobre i bardzo niepożądane, jak przemoc, jak hejt, jak wrogość, nienawiść, jak pornografia, jak walka jednego człowieka z drugim, jak wreszcie tworzenie swego rodzaju bańki, przestrzeni wokół tych ludzi, wokół młodych ludzi, którzy czują się coraz bardziej osamotnieni. I właśnie to osamotnienie, jak często rozmawiam z rodzicami, z różnymi rodzicami, także z młodzieżą, jest taką wielką bolączką, wielką potrzebą do skompensowania w dniu dzisiejszym. Mamy dzisiaj bardzo wiele dzieci. Dziś miałem okazję tutaj w tym zespole szkół w szkolno-przedszkolnym w Oławie uczestniczyć w bardzo ciekawej dyskusji ze specjalistami, pedagogami, psychologami, psychologami dziecięcymi. Mamy blisko 30% osób, dzieci, młodzieży, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia. Tutaj, w tej szkole w Oławie, ale także we wszystkich szkołach w Polsce. To są dzieci, to jest młodzież, wobec której musimy mieć jak najwięcej czucia, współczucia, empatii. I musimy także skonstruować odpowiednio system. O tym systemie dzisiaj rozmawialiśmy bardzo dużo tutaj w szkole, ale bardzo szczególnie chcę podziękować za to pani minister Marzenie Machałek, która od kilku lat, mogę powiedzieć, edukuje całą Radę Ministrów, a mnie na pewno, jak ważny to jest program, jak ważne jest systemowe podejście do całego tego zjawiska, z którym mamy do czynienia, tych różnych chorób cywilizacyjnych, tych zagrożeń, które wciskają się właśnie z butami do życia naszych dzieci, naszej młodzieży. A przecież od kondycji nie tylko fizycznej, nie tylko psychicznej i zdrowotnej, nie tylko intelektualnej, ale właśnie od kondycji związanej z umysłowością, z czuciem, współczuciem, z duchowością naszych dzieci, czyli szeroko, bardzo szeroko rozumianej kondycji psychicznej, zależy przyszłość Polski, zależy przyszłość naszego narodu, naszego społeczeństwa. Kładziemy nacisk ogromny na to, aby to wsparcie było całościowe, systemowe. Dlatego od początku roku szkolnego, po to, żeby walczyć z tymi plagami dnia współczesnego, zatrudniliśmy kilkanaście tysięcy dodatkowo specjalistów. Specjalistów od pedagogiki, logopedów, ale też zwłaszcza psychologów dziecięcych, psychiatrów. Zatrudniamy ich w większych placówkach, w większych jednostkach szkolno-przedszkolnych czy zespołach szkół. Po to, aby dostępność specjalistycznej pomocy na miejscu, w klasach, w specjalnych poradniach była jak najszersza. I ona jest na zupełnie innym poziomie dzisiaj. Chcemy, żeby ta pomoc docierała także do rodziców. Zdajemy sobie sprawę z tego, drodzy rodzice, jak wielkim wysiłkiem jest dla was, zwłaszcza dla tych z państwa, którzy mają dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia. Jak wielkim wysiłkiem dla was jest pogodzenie życia zawodowego z życiem edukacyjnym waszych dzieci, z wychowaniem waszych dzieci. I chcemy, żeby państwo tutaj jak najwięcej dopomogło. Przeznaczamy dodatkowe miliardy złotych na ten cel, bezprecedensowe sumy, ale myślę o tym więcej, za chwilkę powie też pani minister Machałek. Ja chciałbym, żebyście państwo dostrzegli i tak jak dzisiaj miałem możliwość wysłuchania różnych uwag, pomagali nam współkształtować ten system, aby on był jak najlepiej skonstruowany pod potrzeby właśnie naszych dzieci, właśnie naszej młodzieży w każdym zakątku w Polsce. Dziś miałem ogromną przyjemność wysłuchania
merytorycznej dyskusji, pogłębionej także o dzieciach z autyzmem, w jaki sposób włączać je do edukacji tak, żeby nie tylko ona nie zakłócała normalnego trybu edukacyjnego, oświatowego kształcenia, ale raczej, żeby wzbogacała ten tryb poprzez to, że dobrze, aby wszystkie dzieci, cała młodzież wiedziała również, jak wiele jest osób, które wymagają troski, wymagają pomocy specyficznej, czasami bardzo zwykłej, zwyczajnej pomocy, wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka. To świadczy o naszym człowieczeństwie. Szanowni Państwo, dla nas, dla naszego rządu, stworzenie odpowiedniego systemu, odpowiednich warunków po to, aby po pandemii, w czasie wojny na Ukrainie, która przecież odciska się piętnem na naszych dzieciach także, nie mówiąc o tym, że około 5 do 10% w zależności od województwa dzieci w naszym systemie kształcone są również dzieci ukraińskie. Chcemy, aby ten cały system był jak najlepszy dla dzieci, dla młodzieży, ale także dla nauczycieli i dla rodziców, którzy oby się jak najlepiej w tym systemie mogli odnaleźć po to, żeby pomóc jak najwięcej naszym dzieciom, młodzieży wyjść z tych traum, z tych problemów, z tej grozy, z tej często przez internet wylewającej się nienawiści, tego hejtu, tej wrogości człowieka do człowieka, którego oby było jak najmniej, najlepiej, żeby nie było tych zjawisk wcale, ale chcemy pomagać jako państwo w tym, żeby szkoły, system edukacyjny jak najlepiej przeprowadzał nasze dzieci, naszą młodzież przez te trudne lata przecież dochodzenia do zawodu, dochodzenia do dojrzałości, dochodzenia do dorosłości. Dziękuję panie premierze. Pani minister Marzena Machałek. Dziękuję. To naprawdę nic nie zastąpi tak człowieczeństwa, wrażliwości, dobrego wychowania, dobrej rodziny, dobrej szkoły, ale wyzwania przed nami są ogromne. O tych wyzwaniach mówią liczby, konkretne wskaźniki, które potwierdzają, że trzeba stosować inne, bardziej też radykalne rozwiązania, które wesprą dzieci, wesprą młodzież. Te liczby to chociażby kwestia tego, ile dzieci z zaburzeniami psychicznymi jest w szkołach i w przedszkolach. Generalnie to jest ponad 10%, czyli licząc dzieci same małe, to jest 440 tysięcy. Jeśli będziemy mówić, to bardzo wzrasta ten procent dzieci z zaburzeniami psychicznymi między 16 a 17 rokiem, to jest prawie 23%. Ale to, co jest bardzo istotne, to przyjrzenie się i przeciwdziałanie skutkom zaburzeń rozwojowych, które się pojawiają we wczesnym dzieciństwie. I tutaj 16% dzieci, mówię według badania ESOP, które Ministerstwo Zdrowia zleca z Narodowego Programu Zdrowia też i przeprowadza, 16% dzieci doświadcza zaburzeń rozwojowych. I tutaj musimy być bardzo zdecydowani, bardzo jasno określać zadania. Dlatego też oprócz całego programu zintegrowanego wczesnego wspomagania, nowych metod diagnostyki, szybkiego podejścia do dziecka i do rodziny tak, by dziecko z tych zaburzeń rozwojowych wyprowadzić, bardzo ważni są konkretni specjaliści w szkołach i w przedszkolach. To rzeczywiście jest bezprecedensowe. 1 870 000 000 to są dodatkowe środki, które trafią w przyszłym roku do przedszkoli i szkół na zatrudnienie dodatkowych specjalistów. To oznacza, bo już od września trafiło 520, ponad pół miliarda, 520 milionów, to oznacza, że od września już w 70% szkół i placówek oświatowych zwiększono zatrudnienie specjalistów. W liczbach to z 21-22 tysięcy dzisiaj mamy już 41 tysięcy specjalistów w szkołach. W tej szkole, w której gościmy, trzeba tu bardzo mocno wskazać, już byli specjaliści, był zatrudniony psycholog, był zatrudniony logopeda, ale zatrudniono też
To jest nowe stanowisko w szkołach pedagoga specjalnego. I tu chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedno bardzo ważne zjawisko, z którym my mierzymy się i chcemy się mierzyć jak najlepiej. Ponad 4 a 5% populacji to dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 69% tych dzieci jest w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Uwaga, 80% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 80% jest w szkołach i przedszkolach. My musimy inaczej do tego podejść, musimy wszyscy się nauczyć pracować w tej nowej rzeczywistości. I tutaj potrzebna jest lepsza, bardziej nowoczesna, wszechstronna diagnoza i potrzebne jest szybkie działanie. Nie tylko gdzieś daleko u tego specjalisty, ale tu, gdzie się da, blisko, w przedszkolu, w szkole, a nawet w żłobku. Prowadzimy właściwie chyba bezprecedensowe na skalę europejską badania przesiewowe wśród małych dzieci, w tym dzieci w żłobkach, które nowymi metodami, diagnozą jest ICF-u, to jest nowoczesna diagnoza, która pozwoli nam zobaczyć te dzieci, które potrzebują wsparcia na wczesnym etapie rozwoju i zastosować do nich taką zintegrowaną, międzyresortową terapię, tak by później te rozwiązania wypracowane w czasie tych badań wprowadzić do całego systemu szkolnego. Naprawdę to są ogromne środki, ale też i ogromne wyzwania. I teraz tak, 1 870 000 000 dodatkowych środków na specjalistów do szkół ogólnodostępnych to jest bardzo dużo, ale 13 miliardów to są pieniądze, które są zagwarantowane na zorganizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo chcemy, pracujemy ze specjalistami z wielu uczelni, ale też praktykami, jak spowodować, by sposób efektywny, dający szansę na satysfakcjonujące dorosłe życie zawodowe i osobiste tym dzieciom, które doświadczają trudności bądź doświadczają niepełnosprawności czy zaburzeń rozwojowych. To jest wielkie wyzwanie polskiej szkoły, polskiej edukacji. My z tą edukacją chcemy się mierzyć. I mówiąc o słowie włączenie, chcę bardzo jasno wyjaśnić, my nie myślimy o tym, do jakiej szkoły dziecko będzie chodzić, tylko jak szkoła, jak proces dydaktyczny i wychowawczy przygotuje dzieci jako osoby dorosłe do włączenia w życie zawodowe i społeczne. To powinno być naszą ambicją, by ten proces w sposób dobry, profesjonalny, ale też pełen wrażliwości i empatii zorganizować. Dziś możemy powiedzieć, że nie ma przeszkód, by dzieci z autyzmem, które mogą się rozwijać w szkole ogólnodostępnej, mogły zdawać maturę, kształcić się, a później w życiu dorosłym pracować. Ale też jest potrzeba, by istniały szkoły specjalne, w którym też może się odbywać proces włączającej edukacji, bo w tej szkole będzie ona się wobec tego dziecka najlepiej realizować. Tu trzeba być bardzo otwartym i bardzo mądrym w podejmowaniu tych decyzji, a dzisiaj to rodzic decyduje, do jakiej szkoły dziecko wyśle, a my możemy wesprzeć tego rodzica odpowiednią poradą, odpowiednim wsparciem. Otworzyliśmy 4 kierunki studiów podyplomowych, między innymi doradca rodziny, tak żeby dotrzeć do tego dziecka, do tej rodziny, która spodziewa się dziecka zagrożonego niepełnosprawnością bądź chorego. To jest dodatkowy kierunek studiów. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny. Kolejny kierunek studiów podyplomowych. Tak samo praca ze zróżnicowanym zespołem edukacyjnym. Też przygotowujemy na przyszły rok, są kolejne pieniądze, wsparcie też dla psychologów, studia, które pozwolą na zdobycie pedagogicznych uprawnień do pracy w szkole. To są bardzo różne działania, które będziemy realizować, tak samo studia podyplomowe dla pedagogów specjalnych pracujących w szkołach ogólnodostępnych. Panie premierze, szanowni państwo, tych działań jest tak dużo, tak wszechstronne, realizowane naprawdę z bardzo dobrymi uczelniami, a też bardzo dobrymi specjalistami i praktykami, i one też są przetestowywane w pilotażach i w sposób mądry,
w sposób ewolucyjny wdrażane do polskiej szkoły, ale fakty są takie. 1/3 polskich dzieci doświadcza problemów psychologiczno-pedagogicznych. 69% dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w szkołach ogólnodostępnych. Ten odsetek dzieci wzrasta i my, przygotowując się do tych rozwiązań, też je odpowiednio finansujemy. I to na koniec, i tu chcę panu premierowi podziękować, bo znalazłam wielkie oparcie w tych działaniach panu premierze, dlatego te ogromne środki, bo to prawie 2 miliardy na przyszły rok mogły się znaleźć, a 0,5 miliarda w tym roku. Dlatego możemy realizować coś, czego nigdy nie było w polskiej szkole, czyli określić standardy zatrudnienia specjalistów. Od 1 września tak bardzo i mocno się już zmieniło, po to, żeby też wesprzeć nauczycieli, którzy w tym procesie są bardzo ważni i też wsparcia potrzebują. Dziękuję pani minister. Pani Małgorzata Pasierbowicz. Proszę państwa, panie premierze, pani minister, ja przede wszystkim na początek chciałabym podziękować za to, że jesteście państwo z nami tu dzisiaj w dyskusji nad tak ważnym, doniosłym problemem jak dobro dziecka, bo czymś jest edukacja, opieka, wychowanie, jak nie szeroko pojętym dobrem dziecka. Cieszę się, że chcieliście państwo tą dyskusję podjąć właśnie w Oławie. Dziękuję państwu za to. Proszę państwa, wkraczanie dziecka w proces edukacji, przyjście dziecka do szkoły to nie tylko gotowość samego dziecka, to także gotowość placówki do jego przyjęcia, bez względu na to, z jakimi dolegliwościami, przeszkodami, z czym się mierzy. I o tym mówi edukacja włączająca. Włączenie według mnie to pewnego rodzaju proces, proces działań adresowanych do konkretnego dziecka. Tak jak pani minister wcześniej powiedziała, nie adresowany do placówki, która jest gotowa przyjąć to dziecko. Do dziecka, które jest w placówce i zrobi wszystko, żeby proces opieki, wychowania i edukacji był dla niego właściwy, zindywidualizowany i trafiony. Tym działaniom służy wiele różnych metod i rozwiązań. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno dostrzegam, bardzo wyraźnie dostrzegam radykalną poprawę sytuacji. Możemy mówić o pewnego rodzaju kroku milowym, bo specjaliści, którzy pojawili się od września tego roku szkolnego w postaci pedagogów specjalnych, w niektórych placówkach psychologów, logopedów i są ogromnym wzmocnieniem tego procesu edukacyjnego dzieci z niepełnosprawnością i nie tylko tychże dzieci. Nie możemy zapominać o dzieciach niedostosowanych, nie możemy zapominać o innego typu trudnościach, z którymi dzieci w polskich szkołach i nie tylko w polskich spotykają się na co dzień. Proszę państwa, ja cieszę się, że tak duże środki idą na umożliwienie sprawniejszej realizacji procesu edukacyjnego nie tylko w szkołach, w placówkach. Jestem ogromnie zadowolona z tego faktu, tym bardziej, że rozpoczynając pracę w połowie lat 90. jako pedagog w jednej ze szkół oławskich, funkcja pedagoga była typową dla niewielu placówek. Pedagodzy nie pojawiali się we wszystkich. Psycholodzy zaczęli się pojawiać w 2000 roku mniej więcej. Dziś jest to już norma i ja bardzo za tę normę chciałabym podziękować. Uregulowania prawne pozwoliły nam na to, żeby w placówkach było więcej specjalistów, a dzięki temu dobro dziecka będzie jeszcze wyraźniej zaopiekowane. Musimy pamiętać, że edukacja włączająca nie jest przypisana każdemu dziecku. Nie każdy może z niej korzystać, nie każdy powinien z niej korzystać, ale od tego właśnie są specjaliści, żeby to ocenić. Edukacja włączająca to też nie proces, który trwa wiecznie. Edukacja włączająca może trwać krócej bądź dłużej, w zależności od realizacji postępów konkretnego ucznia w tym procesie. Więc jest to szereg zastosowań, szereg fantastycznych rozwiązań wspierających pracę nauczycieli. Istotną rolę tutaj, proszę państwa, mają też rodzice i my, osoby niekoniecznie związane z dziećmi z niepełnosprawnością, ale przecież te dzieci, ludzie z niepełnosprawnością żyją wśród nas. Musimy pamiętać, żeby im żyło się dobrze, to my musimy akceptować pewne sytuacje, my musimy przyzwyczajać siebie i bliskie nam osoby do tego, że nie jest to nadzwyczajność, jest to stan, który jest. I po prostu dbać o to, żeby wszystkim żyło nam się dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bo definicja tego, czym jest włączenie, ona się zmienia. Dzisiaj podchodzimy, że włączenie to jest do każdego dziecka po to,
każdego, czy jest niepełnosprawny, czy jest całkowicie zdrowy, by dobrać najlepsze środki metodyczne, dydaktyczne dla niego. I włączenie jest akurat procesem, który trwa przez cały okres edukacji, tak żeby w życiu dorosłym mogło sobie to dziecko jako człowiek dorosły jak najlepiej poradzić.